Siemanko, kolejny sprzęt w garażu. AXC350 2016 rok. Bierzemy się za zawory i rozrząd jak na razie. No i tam zobaczymy, może jeszcze nie zawieszenie skrzypi bardzo. Ale pierw te zaworki do sprawdzenia i rozrząd. Dzisiaj bym chciał to pomierzyć, chociaż żeby w razie czego zamówić sobie płytki. A za tydzień jak będę to złożyć. Oto kolegi. Tak to wszystko tam fajnie chodzi, odpala jak trzeba, więc no po zakupie jeszcze nie sprawdzał tam jak wyglądają te zaworki, zobaczymy, ciekawe, chociaż AXC są dosyć żywotne, więc umyję go ładnie i zobaczymy jak to wyjdzie. Regulacja jeszcze w 350 nie regulowałem, jeszcze taki młodszy, tylko w 450 swojej, jest trochę inna budowa silnika i ciekawe jaki ten napinacz rozrządu jest. Czy ten jest jeszcze olejowy, jak to oryginalnie, czy już może zmieniany. Dobra, biorę się do roboty i idę myć maszynę. No, maszynka wymyta. Całkiem inaczej. Tu można rozbierać. Pewnie tam i pod bakiem i tak jakieś dziadostwo będzie, ale no pięknie. Pali, żeby nie było. No. Biorę się za odkręcanie plasticzków. Zobaczcie, moto idealnie umyte było. A tu proszę bardzo. Trzeba to jeszcze spryskać, wypsikać ładnie. Cały piach tu został. Niby, że tak go wziąć trochę pod karszera. Ale nie, chyba nie, bo szkoda tych. Kurna, ale to jest uźgane wszystko. Ciężko będzie. Ale działamy. No i tak to tutaj wygląda sobie. Tu tą pokrywę wszystko jest tak naźgane. Żeby tą pokrywę w ogóle podnieść do góry, to trzeba mocowanie odkręcić do głowicy. I tam linki ściągnąć. Tutaj linki, bo w ogóle trzeba ją podnieść i cofnąć tak jakby do tyłu. Także no strasznie jest naźgane. Nie wiem jak tu się świece wykręca, tu tyle jest miejsca. Żeby fajkę wyciągnąć, to tak samo na styk do samej ramy, troszkę na bok i do góry, bo nie chciało wyjść. No, ale już mam ściągnięte, pomierzone mniej więcej, tak jak mówię, to trzeba podkręcać. Górny punkt fajnie jest bardzo ustawić. Są dwie opcje, no ja tylko ustawiłem na górze, bo tu mamy taką płaszczyznę na wałkach i takie kropeczki tam. I po prostu musi nam się tu i tu zgrać. Słabo tam widać, ale chyba coś tam widać. Musi nam się zgrać z tymi dwoma kropkami, nie? Wtedy mamy górny punkt i możemy luzy sobie ustawiać. Jest jeszcze jedna opcja, gdybyśmy chcieli być pewni, ale to olej by trzeba spuścić. Tu jest śrubeczka od spodu, która o ta. Tam jest taka gruba podkładka, nie wiem ile ona tam ma. Wykręcamy ją i tylko wtedy nam olej poleci, nie? Jak ją wykręcimy, ściągamy podkładkę, ustawiamy górny punkt, dokręcamy do końca, ona tam wchodzi, nam blokuje. Wtedy raz, że mamy górny punkt ustawiony, a dwa, mamy na pewność, że nam się silnik nie obróci. To jest takie rozwiązanie w KTM-ie. Dosyć fajne. No a tak poza tym to co? Przewody na bok, bo też jest ciężko się dostać bardzo. Wszystko wyczyszczone. Luzy już sprawdzałem, jak sprawdzamy luzy. No tak jak mówię, górny punkt jest ustawiony. No i mierzymy na wydechach 13-18. Pomiędzy tam dźwigienkę a wałek wkładamy 15 szczelinomierz. Kurna. Masakra tu jest pomierzyć. Widzicie, 15 chodzi tak z oporem, a 18 nie chce wejść w ogóle. Więc no jest idealnie w samym środku. Z drugiej strony tak samo. Tam wkładamy, ale to już nie będę pokazywał, bo z kamerką to nie dam rady. Jest taki sam luz, więc idealnie w punkt. No i na ssących podobnie, nie wiem czy wam pokażę. Może pokażę, chociaż chyba nie podejdę też z kamerką i ten. Też tam wkładamy od tyłu, tak jakby. Na ssących mamy mieć 10-15 luzu, więc pomiędzy wałek, a tam tak jakby od tyłu trzeba. Tu też nie ma jak podejść, o tam wsadzić, też jest ta dźwigienka. Tutaj było, no nie pokażę wam, ale dziesiątka wchodzi z oporem lekkim,
a 13 nie chce wejść, no więc obstawiam tak 11-12. To moim zdaniem napiszę jeszcze tam do właściciela, ale chyba nie będziemy ruszać, no bo byłby bez sensu. Dobra. Więc no co, nie będziemy nic tutaj ruszać. Odkręcę jeszcze sobie napinacz rozrządu, zobaczę jaki jest. No i trzeba zmierzyć łańcuszek. Jak zmierzę, to jeszcze dam znać, jak to się tam dokładnie robi, bo nie wiem, co to za napinacz jest. Ale luzy moim zdaniem są w punkt. Więc no, w sumie fajnie, bo nie muszę nic poprawiać. No, napinacz rozrządu już ogarnąłem, wykręcony jest. Wyciągnąłem go całego, ale też żeby go wykręcić, to też jest masakra. Wychodzi razem tu do ramy, dotyka, nie idzie wysunąć. Trzeba włożyć coś do środka tak jakby, przytrzymać sam napinacz, wyciągnąć nakrętkę i później z tym. Bo całego nie ma szans, bo tu rama przeszkadza albo wąsi. Tu mi się ciulato nagrywa, bo mi z okna świeci. Nawet chyba GoPro ma problem, 9, ale może coś widać. A tu, jak mówię, rozrząd wykręciłem. Wysunąłem całkowicie napinacz i wkręciłem z powrotem, czyli jest tu jeszcze około centymetra mam zapasu gdzieś, żeby bo teraz jest dokręcone lekko i to już napięło nam łańcuszek napięło. Po prostu teraz wiem, że jeszcze centymetr ma tego, no szału nie ma. Moim zdaniem warto jeszcze byłoby w połowie sezonu, zależy ile się jeździ, ale sprawdzić ten łańcuszek. Tu się gdzieś nie zluzował bardziej. No, jeszcze wykręcę napinacz, bo i tak muszę go schować, pokażę wam jak on działa, bo to jest ten oryginalny napinacz z KTM-a jeszcze. One są wadliwe podobno, ale jest, działa, także nie ma co ruszać. Jeszcze wam pokażę jak działa taki napinacz. On się automatycznie wysuwa, wciskając go do końca. Zawsze nam wstaje, nie? Ale wciskając do połowy, o, się blokuje. Cały myk polega na tym, bierzemy sobie podkładki, trochę nie wiem czy nie są za cienkie, przyciskamy go do podkładek, o, on się blokuje i teraz tu powinno być na końcu 3 mm ponad troszkę. No i tak mamy 3 praktycznie mamy. Teraz schowany, wystaje go tu, no i montujemy w ten sposób cały myk, podkładka, o-ring. I tak to właśnie wygląda. Także ja sobie go zakładam. Nie wiem, czy będę to dalej składał dzisiaj, bo już czasu nie mam za bardzo. I widzimy się pewnie za chwilę. No i dobra, tak to wygląda. Napinacz założony, łańcuch napięty. Ogólnie jest jeszcze trochę napięcia, więc zostawiamy łańcuszek. Zdecydowaliśmy, że może gdzieś w połowie sezonu, kolega też jakoś bardzo dużo nie jeździ, w połowie sezonu weźmiemy i rozbierzemy jeszcze raz, żeby zobaczyć jak ten łańcuszek się rozciąga, w jakim stopniu, ale myślę, że jeszcze nie będzie potrzeby go zmieniać. Jeszcze jedno wam powiem, bo też nie wiedziałem tego, jak taki ten napinacz zluzować później, bo tu nie ma, przeważnie mamy tam jakąś śrubkę czy coś na śrubokręt, w zwykłym napinaczu przekręcamy, sprężyna go dociska, tu nic takiego nie ma. Wkręcamy napinacz tak jak był schowany, tam wysunięty te 3 mm i on działa tak, że jak po prostu wciśniemy go, to automatycznie się wysuwa, nie? Ale jak go wcisnąć, jak jest wkręcony, nie? Bierzemy śrubokręcik, tam jest ślizg. Zapieramy i dociskamy, jednocześnie możemy sobie przycisnąć łańcuszek, żeby nam po prostu wepchło ten napinacz do środka i automatycznie nam wyjdzie i napnie łańcuszek, o, cyk, fu. I później on jest jeszcze tam jakoś hydrauliczno-manualny, nie? Czyli to takie wstępne napięcie mamy, a tam jeszcze olej go jakoś tam chyba napina, czy nie wiem jak to dokładnie działa. Wiem, że trzeba po prostu napiąć wstępnie go. Tak jak wam mówię, wcisnąć poprzez ten ślizg, naciskając śrubokrętem tam i jest gitarka. No więc taki filmik bardziej instruktażowy. Zaworów nie regulowaliśmy, ale wiecie jak je ustawić. Jak ustawić górny punkt. Możemy zablokować sobie na dole, no i ten napinacz też fajna sprawa, bo sam nie wiedziałem, także może komuś to się przydać. Jak to tam dokładnie działa. Bo w KTM-ie jest trochę inne rozwiązanie, jak widzicie. Myślałem, że to złożę dzisiaj jeszcze, ale chyba będziemy wymieniać uszczelkę pod pokrywę zaworów, bo pociła się.
a cała głowica była silikonem przysmarowana. Ta uszczelka jest dosyć twarda już, więc może damy nową, żeby tu nic silikonem już nie smarować, jedynie tutaj te na tych półksiężycach. Ale to jeszcze tam z właścicielem się skontaktuje. Także w tym odcinku chyba to wszystko, bo już tu co, nie będę pokazywał, jak to składam. Może jeszcze będziemy tylne zawieszenie robić, ale zobaczymy, bo mówię, jak skrzypi dosyć. Także zobaczymy, jak tam te łożyska w wahaczu, może no ogólnie przejrzymy to, bo pewnie sucho wszędzie. Dobra, także w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Marka.